Proszę! Rozległa się odpowiedź na pukanie do drzwi. Panie poruczniku, starszy szeregowy Kaliski melduje się na rozkaz. Wyrecytowałem regulaminową formułkę. A, to ty, Kaliski. Siadaj, powiedział mój dowódca plutonu. Dziękuję, panie poruczniku. Wezwałem cię, bo dowództwo naszej jednostki otrzymało rozkazy dotyczące konieczności analizy warunków bezpieczeństwa bazy. Jest to spowodowane wojną na Ukrainie. Sztab doszedł do wniosku, że trzeba będzie ponownie pełnić warty w określonych miejscach. Nasz pluton został wyznaczony na ochotnika na odcinku tych magazynów, gdzie kiedyś przechowywano jakieś pierdoły. Teraz jednostka się rozrasta i będzie trzeba ponownie je zagospodarować. Zreferował porucznik. Pokiwałem głową ze zrozumieniem. Rozmawiałem z dowódcą twojej drużyny, kapralem Krzyskim, który zaproponował ciebie i szeregowego Madera. Nie widzę żadnych przeciwwskazań. Chyba, że ty masz jakieś ale. Nie, panie poruczniku, odpowiedziałem. To dobrze. Zamelduj się u chorążego Lekowskiego. U niego dowiesz się co i jak. Tak jest. Jak nie ma pytań, to odmaszerować. Chorąży Lekowski będzie tutaj o 15. Tak jest. Wejść. Panie chorąży, starszy szereg... Próbowałem się zameldować, ale Lekowski przerwał mi. Spocznij. Słucham. Panie chorąży, porucznik Stawski rozkazał mi się u pana zameldować w sprawie tej warty z Maderem. O co chodzi? Co chcesz wiedzieć? Miałeś już kiedyś wartę? Nie, odpowiedziałem. Czyli wszystko. To co najważniejsze, musisz przeczytać ze zrozumieniem regulamin ogólny żołnierza Wojska Polskiego. Najważniejszy jest rozdział drugi, podrozdział czwarty. Tam jest wszystko na temat pełnienia warty. Macie to znać na pamięć, jasne? Powiedział Lekowski, po czym podał mi plik zbindowanych kartek. Tak jest. Tak, z ciekawości. Gdzie was rzucili? Na te stare magazyny koło jeziora. Gdzie, kurwa? Zapytał z wyraźnym zaniepokojeniem w głosie. No, na te stare magazyny od strony jeziora. Powtórzyłem. To musi być jakaś pomyłka. Powiedział z niedowierzaniem chorąży. Dlaczego pan tak uważa? Jest konieczność ich zagospodarowania, bo jednostka się rozbudowuje, wiem młody. Poczytajcie z Maderem to, co mówiłem. Jutro o 15 znowu zgłoś się do mnie. Odmaszerować. Rozkazał chorąży. Tak jest. Powiedziałem, po czym wyszedłem na korytarz. Zajebiście. Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem nauczenia się tego regulaminu. Pomyślałem, patrząc na podany mi dokument. Ich chyba pojebało, że wyznaczają warty koło tych pierdolonych magazynów. Usłyszałem, jak Lekowski rozmawia przez telefon chwilę po moim wyjściu. Dobrze wiesz, kurwa, dlaczego. To nie na telefon. Jestem u siebie. Dobra, dobra, Rafał, czekam. Po usłyszeniu imienia Rafał wiedziałem, że rozmówcą był Stawski. Ciekawe, dlaczego Lekowski tak dziwnie się zachowuje. Zadałem sobie w myślach pytanie. Kurwa, idzie porucznik. Już po rozmowie z chorążym, Kaliski? Zapytał. Tak jest. No to spierdalaj na oddział. Powiedział porucznik z uśmiechem na ustach. Tak jest. Stawski wszedł do pokoju Lekowskiego, ale przez nieuwagę nie zamknął dokładnie po sobie drzwi. Tome, o co ci chodzi z tą wartą koło magazynu?
usłyszałem pytanie porucznika. Jeszcze pytasz? Mało wam trupów? Jakich kurwa trupów? Przestań mówić o jakichś popierdolonych historyjkach, których straszyło się poborowych. Bo zaraz się rozejdzie i stary się przypierdoli, że bawimy się w niedowiary. Tamte sprawy były jednostkowe i zostały wyjaśnione, rozumiesz? Zapytał przez zaciśnięte zęby. Skąd możesz o tym wiedzieć, skoro cię tu wtedy jeszcze nie było? Z dupy, czyli z tego miejsca, z którego ty bierzesz te swoje teorie. Koniec tematu. Zabraniam ci o tym z kimkolwiek rozmawiać, tym bardziej z wartownikami. To rozkaz, kurwa, powiedział stanowczo Stawski. Lekowski nic nie odpowiedział, ale było widać, że ten temat jest dla niego trudny. Następnego dnia o wyznaczonej godzinie stawiłem się u chorążego Lekowskiego, bogatszy o wiedzę, z regulaminu ogólnego żołnierza Wojska Polskiego. Panie chorąży, siadaj, Kaliski. Wiesz, co trzeba? Zapytał. Tak jest. Odpowiedziałem, licząc na jakieś pytania. Chcesz coś wiedzieć? Dopytać? Może to dziwnie zabrzmi, ale jest coś, co chciałby pan mi powiedzieć odnośnie naszej warty? Przepisy znasz, więc co? Nie chodzi o przepisy czy wartę jako taką, ale miejsce jej pełnienia. Tym razem ja mu nie pozwoliłem dokończyć zdania i zapewne zaraz dostanę opierdol za przerywanie starszemu stopniem. Dlaczego pytasz? Zapytał chorąży, bez żadnych pretensji. Odnoszę wrażenie, że wczoraj był pan zaniepokojony, że warta jest pełniona koło tych magazynów. Odparłem, nie wspominając o podsłuchanej rozmowie ze Stawskim. Martwi się pan o mnie i Madera? Zadałem pytanie, licząc na wybuch śmiechu ze strony chorążego. Posłuchaj, młody. Są tematy, które nie dokończył, bo zauważył kogoś za moimi plecami. Panie chorąży, dowódca kompanii pana wzywa. Zameldował jeden z żołnierzy, którego nie potrafiłem zidentyfikować po głosie. Zaraz będę. Odpowiedział, po czym zapytał mnie. O której kończysz służbę? O 17. Odpowiedziałem. Spotkajmy się o 19:00 w tej knajpie na Puławskiej. Powiem ci, o co mi chodzi. Nikomu ani słowa. Tutaj ściany mają uszy. Powiedział szeptem. Tak jest. Będę. Odpowiedziałem. Chorąży skinął głową, że mogę odejść. Do domu wróciłem o 17:15. Mojej dziewczyny jeszcze nie było, ale za kilka minut słyszałem, jak wchodzi do mieszkania. Cześć, już jesteś? Zapytała. Jestem, ale przed 19:00 mam spotkanie z Lekowskim. Z kim? Z chorążym z naszej jednostki. Musimy pogadać, a na służbie nie chciał tego robić. Aha. Ty mieszkasz tutaj od dziecka, nie? Zapytałem. Tak, a co? Słyszałaś o jakiejś historii związanej z jednostką, która miała miejsce jakiś czas temu? Nie, dlaczego? Mam mieć wartę z Maderem koło jakichś starych magazynów. Lekowski, jak się o tym dowiedział, był, delikatnie mówiąc, bardzo niezadowolony. Słyszałem, jak mówił do dowódcy plutonu, że ktoś potrzebuje chyba kolejnych trupów. A ten zabronił mu o tym mówić komukolwiek. Pytałeś Lekowskiego? Tak, i właśnie dlatego jestem z nim umówiony. O 19:00 na Puławskiej. Mogę iść z tobą? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Lekowski zachowuje się bardzo konspiracyjnie. Przy tobie może nic nie chcieć powiedzieć. Okej, rozumiem.
Punktualnie o 19:00 wszedłem do baru 3 dziewiątki na Puławskiej. Lekowski siedział przy stoliku w samym rogu sali, plecami odwróconymi do ściany. Poszedłem i przywitałem się. Dobry wieczór, panie chorąży. Cześć. Przestań chorążować, nie jesteśmy w jednostce. To jak mam mówić? Srak. Siadaj. Chcesz piwo? Zapytał, na co skinąłem głową. Rysiu, 2 piwa. Jak barman przyniósł zamówienie, zapytałem. Proszę mi powiedzieć, o co chodzi z tymi magazynami na terenie jednostki? Dlaczego tak się pan zdziwił, że tam będę miał wartę z Maderem? Lekowski napił się piwa i po dłuższej chwili powiedział. Słuchaj, Kaliski, bez zbędnego pierdolenia. Kilka razy zdarzyło się, że z 2 wartowników tylko jeden wrócił żywy. Ostatnie niewyjaśnione zabójstwo miało miejsce, gdy warta była tam wystawiona przed wami. Co? Powiedziałem podniesionym głosem, co zwróciło uwagę kilku osób w barze. Ciszej, kurwa. Jak niewyjaśnione zabójstwo? Kiedy to było? Zapytałem ściszonym głosem. Przecież media by o tym trąbiły od rana do nocy. Mogę teraz ja? Zapytał ironicznie. Tak, przepraszam. Media nie miały prawa o tym trąbić. Do tego zdarzenia doszło w dniu 3 kwietnia 2005 roku. Wiesz, co się wtedy działo? Dzień wcześniej zmarł Jan Paweł II. Odpowiedziałem. Właśnie. Tym żyła cała Polska. Media też były wtedy inne. Niby była masa kanałów, gazet. Internet już funkcjonował. Ale to był temat numer 1 i koniec. Wyjaśnił. Po chwili kontynuował. Pytałeś, dlaczego to zabójstwo jest niewyjaśnione? Odpowiadam. To jest właśnie kolejny powód, dla którego media o tym nie mówią. To zabójstwo oficjalnie zostało wyjaśnione. Nie rozumiem. Zaraz zrozumiesz. W 2005 roku, jak pewnie wiesz, był jeszcze powszechny pobór. Można dyskutować, czy to dobre rozwiązanie, czy złe. Nie o tym jest ta rozmowa. Te magazyny koło stawu były używane do przechowywania pustych skrzyń po amunicji. Zasady były takie, że obiekty tego rodzaju musiały być chronione. Dlatego konieczna była warta. Zapytałem retorycznie. Tak. A poza tym pobór musiał coś robić. Wartę wtedy dostało jakichś 2 szeregowych. Przeszli tę samą drogę, co ty z Maderem. Nauczyli się formułek, zasad użycia broni, etc. Chorąży zrobił dłuższą przerwę. I co było dalej? Ponagliłem go. Teraz nie pamiętam. 1 lub 2 kwietnia. Jeden z nich chyba złamał nogę. Musieliśmy znaleźć zastępstwo. Wtedy byłem kapralem i dowódcą ich drużyny. Skąd też? Na mnie to padło. A Stawski kim wtedy był? Gimnazjalistą. On jest koło 30 przecież. Poza tym Stawski oraz inni nie traktują tej sprawy poważnie. Dla nich to temat zamknięty. Ale tak nie jest. Powiedział łamiącym się głosem Lekowski. Znaleźliście zastępstwo? Tak. I to on właśnie zginął. Na dodatek na tę wartę zgłosił się na ochotnika. Wystąpił dureń z szeregu, jak na apelu padło o to pytanie. Odpowiedział chorąży i kontynuował. Procedura ruszyła. Wieczorem wszyscy wartownicy zameldowali się regulaminowo. Sprowadzono co trzeba i poszli na swoje posterunki. Jeszcze coś podać? Zapytał barman. Nie, dziękujemy.
Odpowiedziałem, ale Kowski kontynuował. Chwilę po północy mieli się po raz pierwszy zameldować, ale nie zrobili tego. Tak samo było o pierwszej i drugiej. W jednostce uznano, że jako trzeciej nie będzie meldunku. Zostanie tam wysłanych dwóch żołnierzy, żeby sprawdzić, co się dzieje. Zameldowali się? Nie. O 3:15 wysłaliśmy tam chłopaków na obczajkę. O 3:20 zameldowali, że w pobliżu magazynów nikogo nie widzą, ale jeszcze nie są na miejscu. Podejrzewaliśmy, że wartownicy są na wolce albo śpią. Uznali pewnie, że nikt nie będzie ich sprawdzał. O 3:25 jeden z chłopaków zaczął drzeć się do radia. Dawajcie, kurwa, lekarza, szybko! Lekowski nagle przerwał, żeby napić się piwa. Nie mogliśmy się od niego dowiedzieć, co się stało. Dyżurny patrzył na mnie przerażonym wzrokiem. Ja pewnie wyglądałem podobnie. Dzwoń do kogo trzeba, powiedziałem do dyżurnego. Nagle w radiu usłyszeliśmy serię z Kałasznikowa i słowa. Stój, kurwa, nie zbliżaj się. Stój, mówię. To był ten drugi, który tam poszedł. Wyjaśnił Lekowski. Co zrobiliście? Zapytałem. Zawiadomiliśmy dowódcę jednostki. Wtedy był to pułkownik Sierski. Równy gość. Rozkazał nam wysłać tam grupę szybkiego reagowania. Miałem jechać razem z nimi. Pobraliśmy Kałasznikowy i wsiedliśmy do dwóch tarpanów. Po kilku minutach byliśmy na miejscu. Chorąży nagle przerwał. Co tam się stało? Ponagliłem go. Jeden z wartowników leżał obok magazynu. Miał podrżnięte gardło. Ktoś to zrobił tak głęboko, że prawie mu głowę odciął. Ten drugi został obezwładniony przez chłopaków. Był cały we krwi. Obok leżał nóż. Później mówili, że jak przyjechali na miejsce, to ruszył na nich z tym nożem. Dlatego na radiu były te krzyki i seria z Kałasza. Dokończyłem zdanie. Dokładnie. Co było potem? Zapytałem. A co miało być? Ruszyła cała machina śledczo-prokuratorsko-sądowo-chujowa. Ogrodzili teren. Nikogo nie wypuszczano z jednostki. Wszystko zabezpieczyła żandarmeria. Nas przesłuchano. Ale co mogliśmy wiedzieć, skoro byliśmy po wszystkim? Chłopaki z grupy szybkiego reagowania też gówno wiedzieli. Tyle, że jak byli na miejscu, to ten szeregowy miał w ręku nóż i chciał ich zaatakować. Powiedział Chorąży. Dlaczego pan powiedział, że sprawa nie jest zamknięta? Bo nie jest. Ten chłopak tego nie zrobił. No ale było śledztwo i proces. Jeżeli byłyby wątpliwości, to na pewno. Ty się chyba, młody, za dużo naoglądałeś sędzi Anny Marii na TVN-ie. Co na pewno? Kurwa, dla prokuratury i sądu to było najlepsze, co mogło być. Ofiara jest, sprawca jest, narzędzie zbrodni jest. I truskawka na torcie. Sprawca nie może się bronić, bo dostał załamania nerwowego. Później wrócił do zdrowia i biegli powiedzieli, że może odpowiadać. Ale to nic nie zmieniło. Dlaczego powiedział pan, że sprawa nie jest zamknięta? Ponowiłem pytanie. Po pierwsze dlatego, że to się kupy nie trzyma. Po co miałby go zabijać? Zemsta? Ty, jakbyś chciał się na kimś zemścić, to zajebałbyś go w taki sposób, że wszystko wskazywałoby na ciebie? Nie. No właśnie. Oni nic do siebie nie mieli. To może pojebało mu się w głowie. Sam pan mówił, że... Chciałem dokończyć, ale Lekowski mi przerwał. On dostał pomieszania później. I było to nie ze względu na to, co zrobił, ale co widział. Czyli śmierć kolegi.
Poza tym jest jeszcze kwestia noża i tego, co się działo tutaj wcześniej. Tego, którym zapytałem. Tak, tego. To nie był nasz nóż, czyli z naszego wyposażenia. Tylko wojskowy nóż produkcji sowieckiej. I co z tego? Nóż jak nóż przecież mógł gdzieś znaleźć albo kupić. Pewnie, że mógł. Ale to był nóż wytworzony na zamówienie. Z dedykacją dla jakiegoś młodszego lejtnanta Iwana Andrzejewicza Obstrajgonowa. Tego nie znajdziesz w lesie czy na pchlim targu. Wyjaśnił chorąży, po czym zapytał. Wiesz, kto urzędował w koszarach przed 89? Nie? To ci powiem. Armia sowiecka. O ich wyczynach krążyły legendy. Jestem stąd, to wiem. Ale czasy były takie, że nie można było się nigdzie poskarżyć. Pewnym jest, że na terenie tych magazynów 6 tych skurwieli chciało się zabawić przed wyjściem do cywila. Tak się złożyło, że po drugiej stronie płotu, koło jeziora, szła dziewczyna. Zatrzymali ją pod pretekstem, że niby weszła na teren bazy, a to jest przecież nielegalne. Później zrobili to, co w zwyczaju miał ich naród. Czyli zgwałcili ją, a później pociągnęli serią z maszynowej. Że niby nie zatrzymała się do kontroli i musieli użyć broni. Nikt tego nie próbował wyjaśnić? Zapytałem. Rodzina oczywiście próbowała. Ale co oni wtedy mogli? Przyjęto wersję podaną przez tych bydlaków i sprawa zamknięta. Wyjaśnił chorąży. W jakiś sposób wiąże pan te zabójstwa? Tak, bo od tragedii tej dziewczyny zaczęła się seria kilku niewyjaśnionych śmierci przy tych magazynach. Jak to... serii? Jeszcze przed wyjazdem ruskich, w krótkim czasie 2 wartowników znaleziono martwych. Każdy miał poderżnięte gardło, ale chuj z nimi. Później w 92, jak już był to nasz obiekt, szeregowy, który miał tam wartę, też tak skończył. Prowadzono śledztwo, ale je umorzono ze względu na niewykrycie sprawcy. Kolejny identyczny przypadek to rok 96. To samo. Wiesz, co jest elementem wspólnym, poza tym pierdolonym magazynem? Zapytał Lekowski. Nie? Za każdym razem do śmierci dochodzi w nocy, gdy wartownik jest sam. Ruscy. Okazało się, że starszy stopniem zapił i zasnął w innym miejscu. W 92 jeden z szeregowych poszedł coś sprawdzić, a drugi został na miejscu. W 96 wartownik zobaczył, że przy ogrodzeniu od strony stawu ktoś rozbił namiot. Poszedł mu powiedzieć, żeby rano się przeniósł w inne miejsce i chwilę zaczęli gadać. Drugi wartownik został sam. Jak tamten wrócił, było po wszystkim. A śledztwo? Pewnie, że było. Ale też umorzyli. Przesłuchali tego z namiotu i drugiego wartownika. Nic nie słyszeli i nie widzieli. No, prawie nic. I to jest, kurwa, najdziwniejsze. Oni słyszeli szelest, jakby ktoś sunął czymś po ziemi. Czymś lekkim, ale dającym się usłyszeć. Nikogo to nie zainteresowało? To zostało akurat poważnie sprawdzone. Na miejscu były jakieś ślady po czymś w rodzaju małego wózka i prowadziły do ogrodzenia, po czym się urywały. Cały teren został przeszukany. Nawet psa tropiącego ściągnęli i nic. Później przyjęto, że to musiało powstać wcześniej i tak dalej. Wiesz, co jest w tej sprawie zastanawiające? Pokiwałem przecząco głową. To, że ten szelest słyszy każdy, kto ma tam wartę. A przecież przez te wszystkie lata było ich kilkadziesiąt. Każdy to słyszał.
jakby mały wózek, sunięty po ziemi. Ale poza ruskimi były trzy zabójstwa. Celowo unikałem słowa tylko. Wiesz dlaczego? Bo w pozostałych przypadkach żaden z wartowników nie został sam. Zawsze, przynajmniej nie tracili się z pola widzenia. Tak jakby ktoś bał się, że z dwiema osobami sobie nie poradzi albo nie chce mieć świadka. Dokończyłem Zalekowskiego. Dokładnie. A w 2005 jak było? Tak samo. Ten, co zginął, został sam, bo drugi odszedł sprawdzić pozostałą część magazynów. Są one dość duże, więc trochę mu to zajęło. Przez chwilę żaden z nas się nie odzywał. Brakuje jeszcze jednego. Powiedział nagle chorąży. Czego? Nie czego. Tylko kogo? Jednego trupa. Na słowa Lekowskiego zareagowałem milczeniem, co dostrzegł. Nie rozumiesz? To proste. Ilu ruskich brało udział w gwałcie i zabójstwie tej dziewczyny? Mówił pan, że sześciu. No właśnie. A ilu wartowników dotychczas zginęło? Pięciu, nie? Dwóch ruskich przed 89 i trzech naszych później. Po jednym w 92, 96 i 2005. O kurwa. Musi zginąć jeszcze jeden, aby ta dziewczyna zaznała spokoju. Nie rozumiem. Tak powiedziała jej babka na pogrzebie. Musi sześciu pójść do piachu. Nie zbadano tego wątku? Przecież to może być motyw. Słowa zrozpaczonej staruszki? Nie traktowano tego poważnie, bo nikt tych spraw nie łączy. Mówiłem ci. Pan łączy. Ja łączę. I chyba tylko ja. Dlaczego? Bo nie może być tak, że trzech naszych chłopaków zginęło i każdy uważa, że nic się nie stało. Tę sprawę trzeba wyjaśnić, albo przynajmniej uniknąć kolejnej tragedii. Minęło niby 18 lat, ale to nie koniec. 2005 rok powtórzy się. Jeden z was nie wróci, a drugi pójdzie do pierdla za coś, czego nie zrobił. Co wybierasz? Milczałem. On też wtedy nic nie powiedział. On? Tamten wartownik, który przeżył. Też mi nie wierzył. Ja chciałem zaprzeczyć, ale Lekowski nie pozwolił mi. Nie traktujesz tego poważnie, twoja sprawa. Ja chcę mieć tylko czyste sumienie, jak Mader pójdzie w piachy, a ty z tej warty wrócisz po 15 latach. Ewentualnie odwrotnie. Tyle dostał? No, ten wartownik w 2005. Ostatecznie tak. Zeznawałem w tej sprawie. W pierwszej instancji toczyła się ona przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Poznaniu. Dostał 25 lat. Jego obrońca złożył apelację i w drugiej instancji zmniejszono do 15 lat. Kasacja nic już nie dała. Kiedy to było? W 2006-2007 roku. Wtedy byłem na zmianie w Iraku. Od chłopaków się o tym dowiedziałem. No to powinien już wyjść chyba, nie? Wyszedł. W 2020 roku. Jakoś w lipcu. Zaliczyli mu areszt i chłopak jest wolny. A proszę mi powiedzieć, ale dlaczego on jako jedyny został skazany? Przecież pozostałe sprawy zostały umorzone. Co tam się wtedy stało? Coś mi się wydaje, młody, że musisz pytać u źródła. Bardzo chętnie, tylko gdzie mam go? On mieszka w naszym mieście. Ludzie go nie poznają, bo bardzo się zmienił. Poza tym o tej sprawie wiedziało kilkanaście osób. Przerwał mi chorąży i zapytał niespodziewanie. Chcesz z nim pogadać? Tak, powiedziałem z niepewnością w głosie. Lekowski skinął ręką na barmana. Ja nic nie będę Nie dokończyłem zdania. Szeregowy Ryszard Prokop melduje się na rozkaz.
powiedział barman. Opowiedz mu wszystko, jak było. Polecił chorąży. Tak jest, powiedział Prokop, po czym przysiadł się do naszego stolika.